Słucham. Nieco. Aktorzy Teatru Autonomicznego spotykają się dwa razy w tygodniu w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, ale do swojej pierwszej w życiu premiery przygotowują się na deskach Lubuskiego Teatru. Są na etapie ustawiania świateł i dobierania muzyki. Pięć osób o bardzo różnych temperamentach, różnych walorach scenicznych, w różnym wieku i płci. To właśnie pod nich powstał tekst sztuki. Trening jogi, której celem jest odnalezienie wewnętrznego ładu, staje się pretekstem do rywalizacji między uczestniczkami, między innymi o względy przystojnego trenera. Jest to sztuka przeznaczona i dla młodzieży, i dla osób starszych, i dla osób w średnim wieku. Wszyscy znajdą coś dla siebie, na pewno. Wszyscy będą mieli taki moment, w którym będą się po prostu uśmiechać. Bo spektakl Mistrz Jogi to komedia absurdu. Gdzie jest łąka, są kwiaty. Śmiejemy się z takich rzeczy jak czakra, śmiejemy się z pozycji dramatycznego teatru, w którym nie bardzo wiadomo, o co chodzi, natomiast wszyscy kiwają głowami, bo chyba tak wypada. Część ekipy zna się z kabaretu. Wszyscy przyznają się do bycia amatorami i do szczerej miłości do sceny. Żeby być wiarygodnym, trzeba grać emocjami, tak usłyszałem i tak próbuję to robić. Natomiast żeby właśnie wydobyć z siebie to prawdziwe coś, no to jest naprawdę duża sztuka. O tym, czy tę sztukę udało się posiąść Teatrowi Autonomicznemu, przekonamy się 2 i 3 czerwca o 19:00 w Lubuskim Teatrze.